Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl. Wrocław może czuć się wyróżniony. Do miasta zjechali bowiem ci, którzy coś znaczą lub znaczyli w NFL i NCAA, a to tam przecież grają najlepsi futboliści na świecie. Stolica Dolnego Śląska została jednym z 6 miast Europy, w których zaplanowano jednodniowe obozy dla zawodników futbolu amerykańskiego. Na gospodarzy wybrano też Barcelonę, Mediolan, Innsbruck, Paryż i Nowy Sad. Wrocław kończył cały cykl. Ci, którzy wzięli udział w Eurostop Watch Football Camp, spotkanie opuszczali usatysfakcjonowani i to po obu stronach. Trenerzy cieszyli się z pojętnych uczniów, a futboliści z wyjątkowej szansy danej im przez los. Zawodnicy mieli okazję posłuchać o szczegółach, na które do tej pory mało kto zwracał uwagę. Szkoleniowcy wrócili do podstaw, czyli tego, jak gracze mają poprawnie ustawić stopy i ukierunkować biodra, by zyskać czas i przewagę nad przeciwnikiem. Demonstrowali też, jak istotna jest koncentracja przy wznowieniach gry. Co ciekawe, z naszego kampu skorzystali nie tylko wrocławianie i koledzy z całej Polski, przyjechali też m.in. Niemcy i Czesi. Na koniec kilka słów o wybitnych, którzy zjechali do Wrocławia, by uczyć. Był Steve Crosby, który w 1983 roku brał udział w Super Bowl. Miasto odwiedził też Bill Bradley, który był dwukrotnie wybierany do zespołów All-Pro. Przypomnijmy, że futbol amerykański to dyscyplina, która będzie rozgrywana podczas World Games 2017 we Wrocławiu. Specjalnie powstało boisko dla miłośników tego sportu. Pod wrażeniem obiektu przylotniczej byli wszyscy, m.in. Shuan Fatah, szkoleniowiec najlepszego zespołu w Europie Tirol Riders. Fatah podkreślał, że jego drużyna jest rewelacyjnie zorganizowana, klub posiada i pieniądze, i ludzi do pracy, ale nie ma tak znakomitego boiska treningowego jak to, które zobaczył we Wrocławiu. Nowe Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl.